Kabuto Yakushi, człowiek, który przez całe życie chciał znaleźć własne ja. Popełnił wiele błędów i rozpętał prawdziwe piekło. Zapraszam na 10 ciekawostek o nim. Kabuto to japoński hełm samurajski. Tori Kabuto to po japońsku tojad, roślina, która może złagodzić ból lub zabić, co odnosi się do medycznych umiejętności Kabuto. Jego nazwisko jest takie same jak japońskiego buddy medycyny. Jego hobby to dbanie o skalpele, a chciałby walczyć z Orochimaru i Naruto. Jego ulubionym zdaniem jest 1000 zmian, 10 tysięcy transformacji. Jego ulubionym jedzeniem jest makrela i leszcz, najbardziej nie lubił surowego mięsa. Kabuto opisywał siebie jako smok, który wyrósł z węża. Urodził się 29 lutego, a jego grupa krwi to AB. Jego marzeniem było otworzyć dom dla dzieci, które tak jak on, nie wiedzieli za wiele o sobie. Jak wiemy teraz z Boruto, jego marzenie się spełniło. Mimo tego, że posiada tryb mędrca, to nadal jest tylko geninem. To by było na tyle o Kabuto. Mam nadzieję, że ciekawostki spodobały wam się. Zapraszam do proponowania kolejnych postaci, o których chcecie usłyszeć ciekawostki. Trzymajcie się, na razie, cześć!